a ti no hay quien te salve, Mónica. Bardzo jesteś zasadniczy. Dlaczego tak mnie traktujesz? Wszyscy wiedzą, że ten człowiek jest do szaleństwa zakochany w Lucii i ona go nie oskarży. Wszyscy też wiedzą, że ty masz na jego punkcie bzika. Diego mnie nie widział. Nie widział, kiedy ją potrąciła. Zatem tylko Lucia może mnie skojarzyć. A więc powinna umrzeć. Nie zrobię niczego, co jej zaszkodzi, a zwłaszcza niczego, co zagrozi jej życiu. Co cię do cholery łączy z nią i jej synem? Nie jesteś podobna do mnie. Taka sama jak matka, która sączyła jad z niewinną buzią i zatruwała wszystkich wokół. Jak ona się czuje? Co z moją córką? Wytrzymała, prawda? Jest silna? Wszystko jest dobrze. Pan dokąd? Zwariował. Tam jest moja mama? Po kolei. Jest na intensywnej terapii. Musimy przypiąć sobie rolki, żeby za wszystkim nadążyć. Jutro idziemy na rozmowę do Urzędu Miasta. Oby Lucia wydobrzała. Może pójdziemy do szpitala zapytać ją, co uzgodniła z Sabaterem. Powinniśmy raczej na nią zaczekać. Dobry wieczór, Lauro. Gotowa? Pan Roberto. Zapomniałam o kolacji. Wiesz, dlaczego tato kazał mi się wykąpać i przebrać? Pewnie dlatego, że to było konieczne. Wróciłeś w opłakanym stanie. Powiedział, że chce mi coś pokazać. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Monika? Con permiso. Myślę, że powinniście porozmawiać, spędzić z sobą trochę czasu. Byliście dobrymi przyjaciółmi. Otwórzcie pozamykane drzwi. Te, jak zawsze, mogą ci bardzo pomóc. Co insynuujesz, tato? Jestem z tobą, Lucia. Musisz z tego wyjść. Lekarz zrobił wszystko. Wszystko, co mógł. I ja zrobiłem, co mogłem. Mamy jeszcze przed sobą kawał życia. Kawał życia najdroższa. Zwariowałeś, myśląc, że pozwolę na to, byś kierował mną tak, jak kierowałeś innymi kobietami, które tu mieszkały. Nakazuję ci wrócić do narzeczonego, inaczej przestanę cię wspierać finansowo. A filmy? Wręczę policji. Detektywi, którzy widzieli, jak próbowałaś zabić człowieka, zeznają przeciwko tobie. Albo się zmienisz, albo trafisz do więzienia.
Una casa. Señor Roberto, este lugar es... To miejsce jest dla mnie zbyt luksusowe. Nie myśl o stroju. Jesteś ze mną. Dobry wieczór. Stół dla dwóch osób. Wybaczy pan, ale obowiązuje strój wieczorowy. Panienka nie może wejść. Musi pan wyjść. Czeka rodzina. Syn tej pani. Przepraszam, już wychodzę. Czy pan stracił rozum? Proszę wyjść. Już wychodziłem. Zostanę u niej chwilę z Adrianem. Bardzo was przepraszam. Proszę cię, Diego, opuść szpital. Nie chcę, żeby cię zobaczyła, kiedy się obudzi. Pewnie nie uda mi się z nią zobaczyć. Zawiadomcie mnie, gdyby coś się działo. Lucia jest nieprzytomna. Są przy niej Mercedes i Adrian. Łobuzie, to przez ciebie moja żona umiera. Oszust. Zabiję cię. Mamo, musisz być silna. Tak bardzo chciałabym ci pomóc, ale ja czuję się jeszcze gorzej. Nie wiesz, co to za ból widzieć własne dziecko w takim stanie. Musimy coś zrobić. Może zdobyć pieniądze. Mógłbym poprosić w pracy o zaliczkę. Zdrowie Lucy nie zależy od ilości pieniędzy. A pieniądze Sabatera zaszkodziły jej. Wszystko, co pochodzi od tego człowieka, szkodzi albo zabija. Co tu się dzieje? Panie Valdez, czekamy na pana. Ja cię czuję ofiara. Puśćcie mnie, to moja żona i umiera przez tego drania. Zawsze robisz wszystko niewłaściwie, Fernando. Zawsze? Dość już mam tego, że za wszystko mnie obwiniasz. Możesz już iść. Teraz ja zajmę się żoną. Oboje sobie idźcie. A ty uważaj. Wiem, że nie jestem właściwie ubrana. Ubrałaś się tak dla mnie, Lauro. Strój jest bez znaczenia, chyba że chce pan stracić dobrego klienta. Zapraszam. Wiesz już, co cię czeka, jeśli nie posłuchasz mojej rady. Albo wracasz do Medrano, albo ponosisz konsekwencje. Mam wybór między jednym więzieniem a drugim. Utożsamiasz mnie z więzieniem? To nie tak.
Medrano cię kocha, tak jak ja. Obroni cię nawet przed tobą samą, inaczej skończysz w więzieniu albo w szpitalu psychiatrycznym. Jesteś gotów być ze mną, wiedząc, że zmusza mnie do tego ojciec? Betty. Wolisz oglądać swoje chmury i gwiazdy, niż rozmawiać ze mną? Żeby zobaczyć chmury, wystarczy wyjrzeć przez okno. To służy innym celom. Pożycz mi, może zobaczę drugi brzeg oceanu i mamę. Dość już o naszej mamie. Trudno cię pojąć. Z jednej strony popierasz mnie i chcesz, żebym została gwiazdą futbolu, a z drugiej nienawidzisz, kiedy wspomnę o mamie. Nie chcę więcej na ten temat rozmawiać. Nigdy więcej o Eleonorze. Sprowadził mnie pan tu podstępem? Uważa się pan za Boga, a nas za marionetki? Nie wiedziałem, że została się zmuszona. Gotów jestem być z tobą, jeśli tylko ty tego zechcesz. Wiedziałam, że to nie ty wpadłeś na ten pomysł. Jakiego użyłeś pretekstu? Potrzebowałaś mojej pomocy. Czy nie jest to prawda? Nie znalazła się w potwornych kłopotach? Tak nie wolno. Gotów jestem ci pomóc, ale bez szantażu. Nie potrafiłbym cię wykorzystać. Bardzo wzruszające. Bardzo. Okazuje się, że prawdziwi z was przyjaciele. Dobrze, że jesteś, tato. Było z nią źle. Co ona robiła? Dlaczego do tego doszło? Gdzie byłeś? Jak się dowiedziałeś? Szukałem pracy, potem ci powiem. Teraz najważniejsza jest mama. Powiedziała coś? Wyjdę. Mogą tu przebywać tylko dwie osoby. Dziękuję. Słyszysz nas? Kochanie, dobrze się czujesz? Mąż i syn są przy tobie. Co z Diegiem? Nic mu się nie stało? Jak on się czuje? Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Teresa Budarczyk, czytał Zbyszek Moskal.